pomyślałem, że fajnie by było pojechać za granicę, zdobyć doświadczenie. Ja dachte mir so, weil die anderen das erzählt haben, dass es riesen Spaß macht. No, und wollte mal selber leben. Chciałam po prostu osłuchać się z tym językiem, sprawdzić jak to jest, czy tak jak inni mówią, czy to tak jest naprawdę. Ciekawe jest, co tam się dzieje za tymi granicami, wszyscy tak chwalą te miejsce. Ich nämlich wissen möchte, wie es ist, wenn man arbeiten geht halt, ne? Es ist ja jetzt sehr viel durch Europa, dass man auch mal im Ausland was zu tun hat, so Firmen, ja, dass die mal auf Montage fahren und so. Und die sind heute schon interessiert dann, dass man Leute hat, die diesen Dingen ein bisschen offen gegenüberstehen. Na początku było ciężko. My tak z dala od nich, oni od nas. Bałem się tego, że będę tu sam, że nie dam sobie rady z językiem. Also wenn die hier ankommen, dann ist das erstmal ein paar Tage ein bisschen schwieriger, ganz klar. Andere Sprache. Also machst du entweder das Stück hoch oder das runter. Du musst einfach den Knöpfnis oder den Knöpfnis nicht. Ich denke mal, dass einige oder viele Jugendliche Vorurteile haben überhaupt gegen ausländische Bürger. Każdy był lekko przestraszony, jak tu przyjechał. Niemcy strasznie szybko mówią. Hast du jetzt aufgepasst, Jura? Das ist schon schwierig, erstmal. Aber ich sag mal, das gibt sich ganz schnell. Wenn die denn, die müssen natürlich auch Familienanschluss haben und so weiter. Anders ist das gar nicht, geht das. Ale tak naprawdę o to chodzi, żeby wejść właśnie w tą głęboką wodę i zderzyć się bezpośrednio z tym językiem. Kamil lernt hier praktisch die Entstehung einer Energiezentrale im Bereich Wärme. Pokazywano mi, jak to wszystko działa, jak wygląda instalacja. Na meisten gefällt mir das am Wochenende mal von der Wohngruppe wechseln und dann beim Schülercafé arbeiten. Zajmujemy się obsługą klienta. Sollten wir Rezepte malen, dann sollten wir Teig machen. Wszystkim tym, co powinien robić, powiedzmy, taki profesjonalny kelner. To się tak wydaje, że o, piękna serweteczka, a człowiek się omęczy nad nią, żeby zrobić coś takiego. Heute ein Roggenmischbrot gebacken. Das heißt, die Schüler haben gestern einen Sauerteig angesetzt und heute den Teig vollendet. So, dann bauen wir eine Bank für draußen, für oben, für Mutter-Kind-Bereich. Dann haben wir noch Sandkasten. Mamy tu poranny obchód z lekarzami. To jest jak układanie puzli, trzeba po prostu kamienie do siebie dopasować. Uczyliśmy się jeździć ciągnikami, agregatować maszyny, przyczepy, oczywiście po niemiecku wszystko. Masz sobie an. Co się dzieje? Ja. 10 praktykanten. Der erste war Konrad, dann war Piotr, Paweł, Grzegorz. Właśnie to mi się podoba w praktykach. Mogę przebywać z rodziną, mogę zobaczyć, jak funkcjonuje taka rodzina, mogę rozmawiać. Das Zusammenleben mit Uljana, das ist, ich habe eine Tochter hier, die ich mir eigentlich immer gewünscht habe. Das Arbeiten muss jeder junge Mann erstmal lernen. Ist erstmal eine Umgewöhnung von Schule auf Arbeiten. Einen Chef zu haben, der sagt, wo es lang geht, ist auch nicht immer einfach. Mam też dobre relacje z szefem i szefową. Lubimy sobie pogadać, pośmiać się. Uczą się trochę tej kultury pracy, uczą się punktualności, uczą się odpowiedzialności. Także pamiętajcie o sprzątaniu. Bardziej odważna, taka bardziej pewna siebie. Bardziej taka jestem otwarta na ludzi. Eigentlich, dass ich jetzt so ein bisschen aufgeschlossener bin, mehr mit anderen reden kann, was ich am Anfang nicht so wirklich gemacht habe. Selbstständig zu denken, selbstständig zu arbeiten, was ganz wichtig ist eigentlich. Mit dem Polen Fußball zu spielen, da habe ich erstmal gedacht, ja, machst du es jetzt oder machst du es jetzt nicht? Man sieht auch, dass viele Brücken überwinden, die sie früher gar nicht überwunden hätten, weil sie gehemmt waren und so weiter. Und die Jugendlichen blühen in der Regel richtig auf. Sie werden selbstständiger. Sie sind von zu Hause weg und nabeln sich auch ein bisschen von zu Hause ab. So, jetzt sind wir weg. Und
praktyka dała mi możliwość naprawdę sprawdzenia siebie w praktycznej sytuacji w pracy. Bevor wir auf der Berufsschule waren, auf der Realschule mal überflogen, aber da haben wir nicht so viel drüber gelernt, wie wir jetzt hier in den 2 Wochen gelernt haben. Inaczej jest taki język w szkole, co się uczymy, a inaczej tutaj. Bardzo przyda mi się też język niemiecki, który jest właśnie językiem branżowym w rolnictwie. Also später möchte ich entweder Tischler werden oder Möbelbauer. Umiejętność takiego wychodzenia do ludzi. Dass man dann auch mit anderen Menschen gut umgehen kann und to uczenie takie właśnie pozaformalne, pozaszkolne ma też niewątpliwie bardzo duży wpływ właśnie na osobowość każdego z tych młodych ludzi. Działanie w grupie, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów. Możliwość pozyskania któregoś z tych młodych ludzi. Also, wenn man hier arbeiten würde, das wäre echt eine gute Arbeitsstelle. Była dobra decyzja. Jakbym dzisiaj znowu stała przed tą decyzją, zrobiłabym to samo.